witam w moim kwiecistym studiu. Dzisiaj będzie język angielski. Zdalnie. Kochani, czy jednak zastanowiłeś się, dlaczego język angielski opanował cały świat? Dlaczego nastąpiło w ogóle takie pomieszanie języków? Trzeba by zacząć od tego, dlaczego w mitach podano nam zapis o wieży Babel, że nastąpiło pomieszanie języków. Po to, aby robot, którym jesteś, nigdy nie mógł porozumieć się dobrze z innym robotem, chociażby z innego plemienia za Odry, aby nazwał ich Niemcami, Niemymi, aby tak można było sterować nacjami, siać konflikty, aby w naturalnej selekcji, naturalnej w cudzysłowie, nasze plemiona mogły się zabijać i tak kształtować w sobie nienawiść. Zauważ, że to najbardziej podsycano. A skąd to się wzięło? Z Biblii. Demon Biblii, Jahwe, Jehowa, bo takie ma imię, przedstawił się jako Bóg zazdrosny. Jeśli łyknąłeś takiego demona i powiedziałeś, że to on, Bóg jest we mnie, to takim właśnie stałeś się dosłownie demonem zazdrosnym i tylko taki demon we mnie kupił takie absurdy, że trzeba walczyć, że trzeba walczyć z epidemią, trzeba walczyć z chorobą, trzeba walczyć z diabłem wręcz. A walka rodzi walkę. Opór rodził opór. Ale do tego potrzebne były poróżnienia, abyśmy się nie porozumiewali. Kiedyś będąc bodajże w Portugalii, jakiś mężczyzna do mnie powiedział zdanie, a ja przetłumaczyłem je zresztą nie raz, co on mi powiedział. To jest takie proste, nie potrzebujemy języków. Po prostu czujemy sercem. Aborygeni, którzy jeszcze pozostali, przekazują właśnie taką prawdę, że język człowieka nie służy do porozumiewania. A nam to podano, abyśmy tak się kierowali, aby uczono nam słowa i abyś twoje ego mogło się przyczepić, że oto zobacz, Grzesiu się zająknął, przeinaczył słowo, a ja tych słów po prostu staram się nie kształtować umysłem, staram się, aby one naturalnie płynęły mi z serca, aby nie myśleć, aby wyrażać to, co czuję i abym tylko baczył, abym kiedy mówię, abym był w wibracji autentycznego miłowania siebie. Bo to jest ważne. Ważny jest nastrój. Dlatego należy wyluzować, kiedy dałeś siebie zdysharmonizować. Dlatego często nie odpowiadam na pytania płynące z ego, a mówię, że masz też wszystkie odpowiedzi w sobie, że tam je odnajdziesz, że one są piękne, bo ty jesteś piękna. Ty jesteś piękną, doskonałą istotą. Ale powróćmy do języka. Skąd on się wziął? Właśnie z pomieszania języków i uczynienia robota, którego zaklimatyzowano chociażby na wyspie. I teraz oto ta stosunkowo niewielka wyspa posłużyła do tego, aby rozprzestrzenić język, który opanuje całą tę cywilizację, który zjednoczy wszystkie nacje, wszystkie plemiona, ale w sposób taki, jak
zarządzające ziemią dotąd gady sterowały, udając kosmiczne rasy, które nieuchronnie podały nam komputer, które podały nam tutaj wszystko, bo to przez umysły człowieka płynął przekaz, a on myślał, że to on stał się wynalazcą tej technologii. Naprawdę był to handel. Dlatego ten handel jako wielki pakt należy głęboko w sercu utylizować. Rozpuszczam wszelkie pakty zawarte z ciemną moją stroną, bo już teraz wiem, że nie rozdzielam, że to ja stworzyłem te nacje kosmicznych światów, dałem im rodzaj autonomii, a one jawiły się teraz, jakoby to była cywilizacja z Plejad, jakoby to ta dioda, która została ci ustawiona na niebie, że to jest gwiazda, że tam masz dolecieć poprzez miliardy lat świetlnych. Zobacz, jaka paranoja, a ty w to wierzyłeś. Teraz to rozpuszczam, dlatego jeśli puszczam iluzję, puszcza cała iluzja we mnie. Po prostu odsłania się prawda, że to jest takie proste, że już naukowcy jawnie mówią, że nasz umysł nie jest w czerepie, sorki za słowo, ale jest w sercu. Tu jest mój autentyczny umysł. I tym umysłem po prostu możesz wyrażać prawdę, że to, co ja mówię, nie jest żadnym odkryciem, nie jest żadną filozofią. Nieważne, że ogląda to może na tę chwilę kilka osób, ale to i tak płynie. I wcale nie potrzebuję tego mówić ani wyrażać. To i tak dociera do tej świadomości. Nieraz tego doświadczałem. I też to zobacz, że kiedy coś odczujesz, kiedy coś zobaczysz, za moment ktoś powie o tym w mediach, ktoś napisze o tym książkę. Jestem jedną boską świadomością. Ale tą świadomością jest miłość. Dlatego teraz nie chodzi o to, abym zdyskredytował język angielski jako język ubotów. Język przygotowany w tym celu, aby utworzyć z ludzi wyższe stadium robotów. I tu się przypatrz tak zwanym gwiezdnym dzieciom. Schodzą i mówią perfekcyjnie. Mówią dosłownie jak roboty, udają miłość, ale nią nie są. To są dzieci z wielkiego zaprzedania, z wielkiego kontraktu. Należy głęboko to oczyścić, aby właśnie pomóc tym dzieciom, aby pomóc naszej całej świadomości, aby nie kupować fałszu. Bezczeszczenia naszego świata. Preparowania. Język angielski został tak przystosowany, aby stał się jednym językiem ubotów, które już teraz potrafią dyskutować z tobą na infolinii, na infoczacie i podawać ci to, abyś ty nie łączył się z sercem drugiego człowieka, tylko właśnie z robotem, abyś stał się jak robot, abyś zasuwał na klawiaturze, abyś zdalnie był podłączony poprzez system. A słowa, które płyną, aby już niosły u zarania kody świata ciemności. I tym był język angielski. Ale nie chodzi o to, żeby się go lękać. Chodzi o to, że ja jestem świadomy, czym ten język był. Ale on w moim sercu jednak staje się teraz językiem miłości. Przestaje być językiem komputera. Bo tak ja, ucząc się jego, dosłownie kodując te słowa, programując siebie tymi słowami, dosłownie programowałem w sobie robota. I jednak zdalnie byłem zarządzany. Jednak byłem przenikany kodami, które w tych słowach się kryły
i które były rozproszone w programie, a ja otwierając niewinną matrycę, pliki COKIES i akceptowałem, że ja tym się przenikam. To był proceder prosty uczynienia nowego stadium sprzęgnięcia człowieka z komputerem, abyśmy byli zarządzani stadnie, że jednym kliknięciem programisty, abyśmy wszyscy wykonywali te same czynności. I tu masz przykład masek. Chociaż powiedziano, że one są szkodliwe, że przed niczym nie chronią, że masz zapisane w prawie, że może nosić je tylko chory, że ma je nosić tylko chory, to ty uwierzyłeś w brednie i założyłeś znamie bestii na swoją twarz, łudząc się, lękając się, wchodząc w strach. I tym samym wyraziłeś aprobatę, tym samym ustanowiłeś siebie wskaźnikiem. Bo światy, które nami zarządzały, dokładnie testowały nas i przewidywały, w którym momencie, w którym stadium tej akcji, jaki procent ludzi to uczyni. Program to analizował i te dane pobierał. Angielski był tego zapisem. Dlatego oczyszczenie języka angielskiego, ale nie tylko, bo inne języki miały analogiczne, inne opcje, inne role. W pewien sposób uzupełniały ten język. Nie jest przypadkiem, że pojawiła się w świecie Słowian, na ziemi Słowian. Poczuj głęboko tę wibrację, bo choć posługujesz się rodzajem polszczyzny, to jednak teraz otwieram się poprzez Matkę Ziemię na prawdziwy przepływ miłości i ta miłość rozpuszcza we mnie dosłownie kody ciemności, nośniki nomenklatury świata, który odchodzi, w którym nie włada mną komputer. Moje serce jest tak niezwykle doskonałe, jest piękne, jest cudowne. Dlatego w żaden sposób nie może, nie było takiej możliwości, aby prześcignął mnie komputer. Przed kilku laty spotkałem człowieka, który grał w szachy przez e-mail, który był w tym momencie pretendentem do gry o Mistrzostwo Świata przez e-mail. Ja jako były szachista zapytałem go, czy nie boi się komputerów. On odpowiedział tak, że każdy z zawodników ma taką możliwość, aby swój ruch sprawdzić najlepszymi programami. I mówi, nie jest łatwo, kiedy jego sparring partner sprząkł wszystkie komputery Harvardu i z nim gra. Ale odpowiedział tak, jak może komputer prześcignąć myśl człowieka, moje odczucie. Ja potrafię swój ruch odczuwać 2 tygodnie, zanim go wyślę. Tak, program mógł tylko kopiować nas, mógł tylko kopiować miłość. Dlatego były potrzebne liczby, dlatego potrzebny był strach, lęk, aby to mogło się dokonywać, abyś mógł przyjmować te kody właśnie w hieroglifach, w dźwięku, w słowach, w wibracji języka, który został tak uczyniony, który nacje po prostu
się teraz mieszały, bo oto Anglię rozpoczęły zamieszkiwać inne ludy, inne nacje, które nie kto inny, ale świat programu powodował, że się mieszały, że znikała wibracja plemion, które tam pierwotnie zamieszkiwały i program, który został uruchomiony, sterował ludami tak, aby utrwalić głęboko właśnie władanie dziećmi ziemi. Angielski tu posłużył. Teraz przytomieję, odczuwam głęboką prawdę, że nie jestem robotem, że dosłownie ożywiam w siebie, w świecie zmarłych, że rozpuszczam w sobie program, w który uwierzyłem, że jestem umieralny, że tu wszystko obumierało. Ja tego nie przyjmuję, dlatego znikają kody, znika komputer, który pobierał moją energetykę, który czerpał ze mnie, którym tak ja, wchodząc bez miłości machinalnie, dosłownie zasilałem ten program. Spotkałem bardzo zagubionego człowieka, bardzo opętanego, który mówił, że kiedy podchodzi do klawiatury, wstępuje w niego inna energia i on dosłownie pisze niesamowite rzeczy. Dostawałem też takie maile z rodzajem pogróżek, abym zaprzestał tego, co robię, że świat Lucyfera, że inne światy mnie upominają, że człowiek, który to pisze, nie wie tego, co robi. Że na potwierdzenie tego były napisane fakty z mego życia, o których nikt nie wiedział, i napory na to, abym wycofał siebie, że tak jednak sprzeniewierzam się tym światom. Ja obróciłem to w pomoc, w dotarcie. To było dawno, ale w ten sposób dotarłem do głębi paktów, które miałem uwolnić, które miałem oczyścić, do głębi kodów, które rozpuściłem. I tym przykładem jest tutaj chociażby angielski, w który już nie wchodzę machinalnie, a jeśli używam wehikułów innego świata, jakim internet tutaj był, jakim komputer tutaj był, podchodzę do tego z sercem. Oczyszczam czystą miłością, że kiedy dochodzę do klawiatury, dotykam jednego klawisza, a mi się otwiera strona, która chciała mnie zaprosić. Może doświadczaliście tego. Dosłownie tak się działo. Teraz widzimy, że to jest mój świat, że to ja w tym świecie tworzę, a nie pozwalam władać innym energiom, którym oddałem się gdzieś głęboko, które zaprosiłem do naszego świata, w którym zezwoliłem na ingerencję, w którym powiedziałem: Panie, oddaję Ci swoje życie, swoje dzieci, swoje szczęście, swoje bogactwo, że przyrzekam Ci wierność. Teraz te śluby rozpuszczam, bo to były jednak kody ciemności. To było właśnie uczynieniem siebie sługą programu po to, abyś z niego nigdy nie mógł wyjść. I do tej prawdy teraz docieram. Angielski był tu językiem, który został podany robotom, aby stworzyć nas takimi, którymi byłoby łatwo zarządzać poprzez jeden globalny komputer. Do tego zmierzał program, aby
ucywilizować nas, w cudzysłowie, tak, aby wprowadzić na inny etap. Teraz już widzisz, do czego zmierzało G5, do czego zmierzała pandemia, do czego zmierzały wszczepy śmierci, do czego zmierzały chipy w bestii i już nie wątpisz, że to nie były brednie. Już nie wątpisz, że to nie były teorie spiskowe, że to nie była dezinformacja. I tym odczuciem dzielę się z Tobą i dziękuję za prawdę, za to, że jesteś.